Cześć youtubernicy! Kongres Wiedeński. Tańczący kongres. Kongres Wiedeński jest bezpośrednio powiązany z takim okresem w historii europejskiej jak wojny napoleońskiej. W ogóle no, okres Napoleona. Ja pozwoliłem sobie najpierw zrobić Kongres Wiedeński, a dopiero później wrócić się do tego, co spowodowało Kongres Wiedeński, czyli do właśnie kampanii napoleońskiej. Musimy sobie to powiedzieć jasno, cesarstwa europejskie i w ogóle potęgi europejskie, imperia, które walczyły z Francją, wygrały, przegnały Napoleona i właśnie chciały przywrócić stary ład w Europie i zakonserwować, jak się tylko da, swoje wpływy. No i właśnie po to był Kongres Wiedeński. Punktem wyjścia była porażka Napoleona, ale mieliśmy taką dziwną sytuację, że imperia, które chciały dogadać się co do nowego ładu w Europie, czyli przede wszystkim Prusacy, Wielka Brytania, Rosja czy Austria, dogadywały się co do tego, jak będzie wyglądać Europa po pokonaniu Napoleona, jeszcze jak jednocześnie walczono z Napoleonem. To jest dość zabawna sytuacja w historii i to dobrze pokazuje, jak wielkie ciśnienie mieli ci wszyscy cesarzowie, władcy inni, lordowie, do tego, żeby przywrócić stary porządek i zapomnieć o pomysłach rewolucji francuskiej i zapomnieć o tym wszystkim, co próbował zrobić m.in. Napoleon. Kongres Wiedeński to jest zjazd dyplomatów, zjazd przedstawicieli tych właśnie różnych potęg, na których zaproszono przede wszystkim osoby, które przedstawicieli koalicji antynapoleońskich. Chociaż państw reprezentantów było bardzo, bardzo wiele, to nikt w ogóle nie ukrywał, że podstawowe, kluczowe decyzje podejmowali właśnie Anglicy, Prusacy, Rosjanie i Austriacy. No z głosem na przykład jakiś tam, no nie wiem, Słowacji raczej nikt się za bardzo nie liczył. No ale to jest tak jak dziś, na przykład no wyobrażamy sobie jakieś narady ONZ, no i nagle głosy zabierają Słowacy i to jest absurdalna sytuacja, dlatego że w historii zawsze i w tej geopolitycznej również zawsze liczy się najbardziej to, ile możesz zaoferować i jak szeroko sięgają twoje wpływy. Już na samym początku powiedziałem, o co na kongresie chodziło. Chodziło o przywrócenie starego porządku, no i odbywało się to w takich trzech głównych wymiarach. W wymiarze legitymizmu, w wymiarze restauracji i przywrócenia równowagi sił. Przywrócenie równowagi sił jest najprostsze do zrozumienia i chodziło po prostu o to, żeby już nigdy nie powstała taka sytuacja, że mamy jeden kraj, wtedy była to Francja do 1815 roku, który ma widoczną przewagę militarną i właśnie będzie ją wykorzystywać przeciwko innym cesarstwom. To nie jest tak, że Austriacy, Francuzi, Prusacy, Anglicy i Rosjanie się lubili, tylko no, oni między sobą też nie wiedzieli, kto będzie następnym agresorem. No, tutaj była Francja, ale nie wiadomo, kto nim będzie za 10 lat. Nie chcieli dopuścić do takiej sytuacji, że jedna z potęg rozrośnie się za bardzo i po prostu zacznie kozakować. Druga zasada, czyli ten wymiar legitymizmu, to było zaprzeczenie tym wartościom, które stały na przykład za rewolucją francuską, czyli powrót do tego, że władza należy się absolutowi, czyli władcy, który powinien kontrolować bardzo wiele procesów w państwie. No, takie troszkę stwierdzenie, że pomysły na demokratyczne podchodzenie do większości kwestii jest dość głupie. No, główny interes w tym miały takie wielkie dynastie, które od lat sprawowały władzę. Najlepszym przykładem w Europie są Habsburgowie. No i właśnie trzeci wymiar tego Kongresu Wiedeńskiego to jest wymiar restauracji. I tutaj chodzi już o bezpośrednie przywrócenie do władzy osób, które tę władzę utraciły w wyniku różnych zamieszek, które miały miejsce na przełomie XVIII-XIX wieku. Na przykład do Francji miał wrócić król, który został obalony tam, no i właśnie zastąpiony władzą dyrektoriatu, a później konsulatu i ostatecznie cesarza Francji Napoleona, tak? Który nie pochodził z żadnej dynastii i nie był z nikim spokrewnionym, kto jakimś królem kiedyś gdzieś był. Napoleon nawet się nie urodził we Francji, swoją drogą. Ale poza tymi głównymi wymiarami, na Kongresie Wiedeńskim ustalono, wbrew pozorom, też sporo konkretów. Przede wszystkim konkretów, jeżeli chodzi o państwa, które powołano do życia sztucznie i też osobno, jeżeli chodzi o państwa, które ograniczono w różny sposób. Takim państwem, któremu najbardziej oberwało się na Kongresie Wiedeńskim, była Francja. Przywrócono granice Francji z 1792 roku, czyli bardzo mocno okrojono to, co wywalczył Napoleon. No i obarczono ich koniecznością wypłacenia olbrzymich reparacji, no i po prostu kontrybucji na rzecz państw zwycięskich. Już widzimy, że cesarstwa ustawiły się w takiej sytuacji, żeby jakby zgnoić Francję. To był jeden z celów tego kongresu od samego początku. Jeżeli chodzi o tematy bliższe nam, utworzone przez Francuzów w czasie Napoleona Księstwo Warszawskie zmieniono na Królestwo Polskie, które jakby przeszło pod wpływy radzieckie.
które przeszło pod wpływy cesarskie, cesarza Rosji, no i otrzymało nadaną, czyli to się nazywa oktrojowaną konstytucję właśnie Królestwa Polskiego. Utworzono także w okolicach Krakowa w Małopolsce Rzeczpospolitą Krakowską, która była pod nadzorem każdego z trzech zaborców, czyli zarówno Austrii, jak i Prus, jak i Rosji. No i też zarządzono zmianę masy innych granic, ale to są jakieś tam niuanse między poszczególnymi dystryktami w Niemczech na przykład, czy też we Włoszech. No dla nas najważniejsze jest to, co stało się z Księstwem Warszawskim i to, co stało się ogólnie z ładem europejskim. A żeby ten ład europejski, który miał być wieczny, zachować, utworzono Święte Przymierze. Najważniejsi decydenci na Kongresie Wiedeńskim weszli w skład właśnie Świętego Przymierza, które miało stać na straży tego ładu, no i jakby trzeba było i ktoś właśnie go zakuje, nawet występować zbrojnie do tego, żeby ten ład i te zasady legitymizmu, restauracji i równowagi sił po prostu zachować. Jest wiele krytyki, którą kieruje się względem Kongresu Wiedeńskiego. Taka najważniejsza jest taka, że kongres prześmiewczo nazywano czasem tańczącym kongresem, dlatego że była to tak naprawdę seria melanży i imprez, na których dyplomaci niby coś ze sobą ustalali, ale tak naprawdę pytanie, czy to serio były dyskusje merytoryczne, czy nie bardziej manipulacje, przekupywania, jakieś imprezy. Pumpy, pentagramy na portkach, szóstki z umiłowaniem, techno. A tak naprawdę wiadomo było, że mamy 3 czy 4 państwa imperia, które i tak po prostu ustawią wszystko pod siebie i wezmą to, co tylko chcą. Więc było wiele słów krytyki, zwłaszcza ze strony francuskich przedstawicieli, którzy mówili, że to jest tylko jedna wielka szopka. No ale pytanie, czy w ogóle nie tak właśnie rządzi się dyplomacja. Dyplomacja, która swoją drogą wiele zasad, takich zwyczajów, właśnie bierze do dziś z Kongresu Wiedeńskiego, który był takim największym zjazdem decydentów na wiele, wiele lat do tyłu i do przodu, jeżeli chodzi o historię europejską. Tak jak ten odcinek jest pewnym spoilerem, jeżeli oglądacie go przed odcinkiem o Napoleonie i jego planach na podbicie Europy, to już wiecie, że to się nie udało. Tak samo ja już mogę zaspoilerować, że jakby ład i ten pomysł, który przybrano na Europę na Kongresie Wiedeńskim, no nie zachował się zbyt długo, praktycznie nawet nie udało się go do końca wprowadzić. Także spoiler alert, sorry, jeżeli jakby jesteście z 1815 roku. Nie wiem, jakie wnioski długofalowe, tak jak lubię robić na koniec, można by tutaj wyciągnąć, ale na pewno w ciekawy sposób pokazuje, jak na odwilż myślową, ale też taką społeczno-polityczną, którą reprezentuje na przykład Napoleon, zareagowały cesarstwa, które chciały zadekretować powrót do starego porządku. Czyli ignorując wszystkie zmiany społeczne, zmiany nawet w różnicach granic, czy wybuchy potrzeby wolności w wielu częściach Europy, no po prostu chciały momentalnie ustawą na jakimś wyimaginowanym kongresie sprawić, żeby wszystko ucichło i wróciło do normy. No takie rzeczy się po prostu nie udają. Ruchy społeczne, ruchy polityczne są na to zbyt potężne. I o tym historia uczy nas po raz kolejny i po raz kolejny. No i Kongres Wiedeński jest na to idealnym przykładem. No to tyle, jeżeli chodzi o tą opowieść. Mam nadzieję, że Ci się podobało. Jeżeli Ci się nie podobało, to że Ci się chociaż przydało i nie cierpiałaś za bardzo oglądając mnie tutaj. Rozważ zostawienie subskrypcji, dlatego że osoby, które subskrybują mój kanał, zarabiają średnio 10 razy więcej niż osoby, które nie subskrybują Puchacza. Dlatego myślę, że naprawdę warto. Jeżeli nie dla mnie, to dla siebie. Bardzo Ci dziękuję i do zobaczenia.